Polski samochód elektryczny przygotowywany przez spółkę Autobox do produkcji. Masa całkowita 3,5 tony, ładowność 1 tony. Silnik elektryczny o mocy około 190 koni mechanicznych umieszczony przy przedniej osi napędzający przednią oś. Przewidywany jest również wariant z dwoma silnikami, jednym przy przedniej, drugi przy tylnej osi. Wówczas będzie napęd 4x4. Podwozie powstało w Polsce. Zawieszenie, co ciekawe, jest niezależne z przodu i z tyłu. Konstrukcja przedniego zawieszenia i tylnego jest zunifikowana, co upraszcza produkcję i serwis. Kabina pochodzi z Chin, natomiast oprogramowanie sterujące wyposażeniem kabiny, wskaźnikami, układem napędowym zostało opracowane w Polsce. Akumulatory wystarczają na przejechanie około 300 km. Są trzy pakiety, są to akumulatory litowo-jonowe, produkowane w Polsce przy użyciu ogniw chińskiej firmy Cattle.